Danuta Stępniewska, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Pani Danuto, w związku z tą zaistniałą sytuacją, no to co się dzieje, jest taka troszkę kompletna dezinformacja wśród rodziców w naszym powiecie. Co się będzie działo? Na co czekamy? Tak? Czego się trzeba obawiać? Gdyby pani mogła troszeczkę rozwiać tych wątpliwości, czy faktycznie grozi nam strajk? Jak to będzie wyglądać? Czy nasze dzieci będą chodziły do szkoły, czy nie będą chodziły do szkoły? Czy pani już coś na ten temat wiadomo? Jak to wszystko wygląda w naszym tutaj powiecie nowodworskim? Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego podjętą 4 marca tego roku ogłoszony został strajk, który ma się rozpocząć 8 kwietnia. Do odwołania. Taka jest decyzja Zarządu Głównego i tego się trzymamy. W powiecie nowodworskim jest około 19 placówek oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Nowym Dworze, swoim zasięgiem obejmuje tych placówek 17. Z tego w 14 z nich mamy członków związku. A referendum strajkowe, które jest jakby tym pierwszym etapem mówiącym o tym, czy będziemy strajkować, czy nie, przeprowadzono w 16 placówkach. Dwie spośród tych, gdzie nie ma związku, zwróciły się do nas, do naszej organizacji związkowej, z prośbą o ich reprezentowanie i przeprowadzenie tego sporu zbiorowego w placówkach właśnie tych, o których mówię. W wyniku tego referendum 15 placówek opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku, jedna z nich w referendum opowiedziała się przeciwko strajkowi, a jedna z tych placówek w ogóle nie podjęła sporu zbiorowego. Jakie to będzie miało praktyczne przełożenie właśnie? Jakie będzie miało praktyczne przełożenie? Ano takie, że jeżeli rozmowy, które dzisiaj akurat właśnie się w tej chwili toczą, nie przyniosą żadnych rezultatów, 8 kwietnia w tych placówkach rozpoczyna się strajk. Powołane są komitety strajkowe, które będą tę pracę organizować. Zwracamy oczywiście za organizację pracy placówki, odpowiadają dyrektorzy. I oni są zobligowani do tego, żeby zapewnić dzieciom, które nie mogą zostać w domu, bądź nie będą miały opieki zapewnionej przez rodziców, do zapewnienia im tejże opieki w placówkach oświatowych. Jak to będzie wyglądało tak naprawdę, dowiemy się dopiero w dniu strajku, bo to jest ta data, która nam wskaże, w jakim procencie tak naprawdę nauczyciele przystąpią do strajku i ilu ich będzie w tym strajku uczestniczyło. Natomiast te placówki, które się zdeklarowały do udziału w strajku, one strajk rozpoczną. Czyli tak naprawdę wysyłamy dzieci do szkoły? Jeżeli nie możemy zapewnić im opieki, z czym się gorąco do rodziców zwracamy, wystosowaliśmy także takie informacje do rodziców prawne, mówiące o tym, w jaki sposób mogą na przykład skorzystać ze swoich praw rodzica, aby wziąć sobie dni wolne z podstawą prawną. Te dzieci, które naprawdę nie mają możliwości zapewnienia opieki przez rodziców, mogą oczywiście przyjść do szkoły i tam im będzie oczywiście opieka zapewniona. Nie będą się odbywały zajęcia, jeżeli to będzie niemożliwe, ale opieka tak. Placówki, które się zdeklarowały, tak jak już mówię, jeśli chodzi o te, które podlegają oddziałowi w Nowym Dworze Gdańskim, jest ich 15. I one, znaczy nie to, że są zobligowane, ale one do tego strajku przystąpią. Natomiast mam nadzieję, że będzie to duża liczba nauczycieli, że te osoby, które zdeklarowały się w referendum za strajkiem, do tego strajku przystąpią. Dziękujemy serdecznie. Ja również dziękuję.